Dzień dobry, Jakub Tomaszewski, Inwestor TV. Naszym dzisiejszym gościem w cyklu Spółki z wyższej półki jest pan Michał Hanslik, prezes DT Partners. Dzień dobry panu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Panie prezesie, pracował pan w różnych dziedzinach finansów. Proszę nam powiedzieć, dlaczego akurat obrót wierzytelnościami? To takie chyba bardzo naturalne pytanie. Rzeczywiście przez wiele lat byłem związany z sektorem bankowym. Około 20 i kiedy zaczynałem pracę, to jeszcze 2008 rok bodajże, w 2008 roku w Getin Banku jako wiceprezes, potem prezes zarządu, było naturalną konsekwencją tego, co się zdarzyło pod koniec 2008 roku i kryzysu, czy też recesji bankowej, jakby tego nie powiedzieć, znaczącego pogorszenia się jakości portfeli bankowych. Widziałem perspektywy rozwoju biznesu, widziałem potencjał pogorszenia się jakości portfeli kredytowych i wobec tego zwiększony i podaż, i zapotrzebowanie w krótkim okresie na usługi windykacyjne. A jakie były pierwsze kroki firmy? Skąd pomysł w ogóle na taką działalność? Kilka kluczowych momentów w życiu, w rozwoju spółki. Całą działalność rozpoczęliśmy w 2010 roku, to był maj, kiedy zarejestrowaliśmy spółkę Debt Trading Partners, spółka z o.o., spółka komandytowa akcyjna, taka trudna nazwa, ale rzeczywiście tak to się nazywało. Wcześniej nabyliśmy spółkę Debt Trading Partners, spółka z o.o. I w tej strukturze trwaliśmy przez niecały rok do 2011 roku, potem przyłączyli się nowi inwestorzy. Mam na myśli tutaj fundusze inwestycyjne, to był Rubicon Partners i Altus, potem dalej pozyskanie długu, rozwój działalności, rozwój grupy, wejście na New Connect jeszcze w międzyczasie, 2 lata na New Connectie, wejście do grona spółek tworzących NC Lead, czyli główny wskaźnik czy indeks New Connectu. No i w tym roku, w marcu, 26 marca, debiut na giełdzie głównej, na parkiecie głównym. Jakie były te milowe kroki? No to ich było bardzo wiele. Najpierw było pozyskanie inwestora. To zajęło mniej więcej 3 miesiące rozmów. Szukaliśmy niebranżowego inwestora, szukaliśmy osoby, która, czy też firmy, która będzie zainteresowana rozwojem innej gałęzi poza tą, w której funkcjonuje. Takim podatnym gruntem okazał się Paget S.A. w różnej formie, do dzisiaj jest akcjonariuszem spółki. A jak wygląda struktura kapitałowa spółki? Bo wiemy, że to nie jest podmiot klasyczny, tylko ma dość złożoną strukturę. Struktura była stworzona, jakby była efektem tego, jakie były kroki rozwoju spółki, bo tutaj proszę zauważyć, że po nabyciu spółki z o.o. tworzymy spółkę komandytowo-akcyjną. Jest to oczywiście w celach między innymi umożliwionych wtedy, w ówczesnym czasie optymalizacji podatkowej. Następnie, ponieważ struktury łącznej spółka z o.o. i spółka komandytowo-akcyjna nie da się wprowadzić na New Connecta, do takiego kroku się przygotowaliśmy, powstaje spółka akcyjna, do której dołączają dopiero inwestorzy ze swoimi środkami, a nasza struktura jest wnoszona aportem. Stąd ta powstaje spółka akcyjna. Czy to jest trudna struktura? No, na pewno dążymy do tego, żeby w ciągu roku, dwóch może, w zależności, bo to nie jest tylko od nas zależne, zależy też od Komisji Nadzoru Finansowego, jej zgód i innych elementów, doprowadzić tę strukturę do uproszczenia. Już w tej chwili przyszedł czas, że będziemy to wszystko składać tak, aby na koniec dnia była to spółka akcyjna jedna i wyłącznie. Jesteście trzecim największym podmiotem w Polsce, który handluje wierzytelnościami. Czy wejście na giełdę pozwoliło wam na wypłynięcie na szersze wody? Czy to dzięki temu staliście się jednym z trzech największych podmiotów w tej branży? Czy... Ja bardzo dziękuję za te słowa ciepłe. Myślę, że nie jesteśmy trzecim jeszcze, jeśli chodzi o wielkość. Nasi koledzy konkurenci są więksi. Jeszcze przepraszam, może wrócę na moment do tej struktury kapitałowej, bo tu pan redaktor się pytał. Jeśli chodzi o strukturę kapitałową, mamy w tej chwili, ona jest dosyć stała, mamy stabilny akcjonariat i jest to już wymieniana spółka Paget, jest to spółka Jamico, jest to dalej fundusz Pionier, to są ci ujawnieni akcjonariusze i poniżej progu 5% też wiemy, że są przynajmniej kilka otwartych funduszy emerytalnych,
są nam znani, ci inwestorzy często się kontaktują i rzeczywiście nie tylko w kontekście akcjonariatu, ale również w kontekście emisji długu partycypują pośrednio w biznesie. Wracając do pytania o wejście na giełdę i o tą wielkość spółki, my mamy trochę inną formułę działania, bo spółka nie insorsuje wszystkich rzeczy. Jesteśmy takim naturalnym outsourcerem pewnych usług finansowych, usług windykacyjnych, czyli tych naszych podstawowych. Natomiast my jesteśmy od 4,5, niespełna 5 lat na rynku. Ja z uwagi na fakt, że nie wszyscy notują swoje, nie wszyscy publikują swoje dane, na pewno przyjmuję do wiadomości, wiem, że nie jesteśmy tą podmiotem trzecim, jeśli chodzi o wielkość, bo tutaj choćbyśmy wymienili, nie wiem, 3-4 największych, to są o wiele więksi, ale staramy się być bardzo aktywni, tak widać to po nabyciach portfeli wierzytelności w ostatnim kwartale, gdzie rzeczywiście zajęliśmy pozycję trzecią, lub o wynikach finansowych, bo tutaj staramy się, zgodnie z naszą misją, być jednym z najbardziej efektywnych, rentownych podmiotów w branży. I chyba z sukcesem po tych 4,5-5 latach nam się udaje. To dzięki zespołowi, który mam i dzięki temu konceptowi biznesowemu. Mam wrażenie, że to się sprawdza, a przynajmniej potwierdza się to we wszystkich jakby tutaj danych i statystykach, które są prezentowane, że ta formuła na pewno budzi, mam nadzieję, zapytania u kolegów z konkurencji, jak to możliwe, że przez 4 lata spółka w zasadzie z niczego przeszła przez INIU Connect i wchodzi na parkiet główny i przy okazji ma tak dobre wyniki. Czy nam to pomogło? Czy to ostatnie wejście na giełdę było pomocne? My jasno mówiliśmy, że nie wchodzimy po to, żeby pozyskać kapitał. My weszliśmy po to, aby po pierwsze uniknąć ryzyka istotnych zmian w akcjonariacie i tu myślę o otwartych funduszach emerytalnych wraz ze zmianą przepisów, jaka nastąpiła oraz dlatego, żeby mieć możliwość dalszego finansowania naszej działalności w postaci obligacji. Proszę zauważyć, że po zmianach przepisów fundusze emerytalne, w zasadzie rynek New Connect został dla nich zamknięty, mogą aktywnie działać na parkiecie głównym, jak również jeśli chodzi o obligacje, nie obejmują obligacji, które są, czy dotyczą spółek notowanych na New Connect. Jakby no, parkiet główny jest wymogiem takim, który musi być spełniony. I my w ślad za tym, wiedząc już, że przepisy będą wdrażane, że będzie zmiana w ustawie, wiedzieliśmy, że chcemy się tego przygotować, przenieść i być na parkiecie głównym. Drugi powód jest taki, że liczymy na to, że będzie nam łatwiej pozyskać kapitał. Na razie się dodłużamy, czyli weszliśmy na parkiet główny jako spółka z najniższym zadłużeniem liczonym jako dług do funduszy własnych, to jest poniżej 0,2, w tej chwili około 0,2%, taki będzie zresztą informacja o tym jutro między innymi. I my na dzień dzisiejszy nie potrzebujemy kapitału więcej, więc jakby nie było celem per se wejście i pozyskanie kapitału, ale zgodnie z planem rozwoju chcemy w tej chwili, już w trzecim kwartale mieliśmy nową emisję obligacji, w okolicach czwartego kwartału będziemy mieli kolejną emisję obligacji i na początku przyszłego roku, mam nadzieję, że tak gdzieś, nie wiem, pierwszy, może drugi kwartał, będziemy chcieli już przystąpić do emisji kapitału. Chciałbym być podmiotem, który jest niżej zadłużony niż koledzy z branży, w którym wskaźnik zadłużenia do funduszy własnych nie przekracza jedności i dlatego te kroki są w taki sposób planowane. A plus do tego transparentność, czyli jeszcze bardziej poprawiamy jakość naszych sprawozdań finansowych i informacji finansowej, wymogów, jakie giełda przed nami stawia, jeśli chodzi o system informacyjny giełdy. To jest po pierwsze te przygotowanie się do posiadania nowego akcjonariatu czy nowych inwestorów, ale przy okazji pokazanie, że spółka nie ma nic do ukrycia. I wreszcie trzeci cel jest taki, że analitycy, którzy głównie analizują rynek akcji giełdy papierów wartościowych, oni po prostu nie zwracają uwagi na to, co się dzieje na New Connectie. Czyli jeżeli jesteśmy w jakichkolwiek statystykach ujmowani w tej chwili, to nie byliśmy będąc na New Connectie. Tam porównując podmioty zawsze były spółki giełdowe. Trzy główne elementy, tak jak mówię.
A proszę mi powiedzieć, jak to jest z tym obrotem wierzytelnościami w Polsce teraz? Na pewno da się na tym zarobić, jak już pan tutaj zreferował. I czy tak naprawdę Polacy masowo się zadłużają i jak zwykły Jan Kowalski radzi sobie z obsługą swoich zobowiązań? To jest bardzo szerokie pytanie. Ja wiem, jaki jest nastrój do firm windykacyjnych, szczególnie jeśli chodzi o tego Jana Kowalskiego, że to jest na pewno zło i to niekoniecznie konieczne. Ja postrzeganie rynku windykacji zmieniłem jakby sobie samemu od momentu, kiedy nie tylko prowadzę tą firmę, ale kiedy widzę, tak naprawdę, że jest to naturalnie jeden z elementów łańcucha ekonomicznego, jeśli chodzi o płatności i płynność sektora i gospodarki. I też jakbym nie generalizowałbym tak naprawdę, bo mamy wiele przykładów. Jeśli chodzi o średnie zadłużenie Polaków, to ono rośnie, ale nie jest to tak szybki wzrost, jaki miał miejsce wcześniej. Widzimy pewne ożywienie się po takiej stagnacji w pożyczkach gotówkowych, w jakichś produktach prostych, niezabezpieczonych. W tej chwili znowu widzimy nowe firmy, nowe wchodzące firmy na nasz rynek. Tutaj na przykład mam na myśli również pożyczkowe, które są zainteresowane rynkiem polskim, więc na pewno będzie to miało tendencję rosnącą, może nie w tym tempie, jaka miała miejsce przed rokiem 2008. Czy ten Jan Kowalski będzie się dalej zadłużał? No naturalnie tak, no bo skoro zwiększa się nam w ogóle potencjał rynku i wartość zadłużenia, to będzie rosło. Ale istnieją inne obszary, które są do zagospodarowania, takie, które firmy windykacyjne szczególnie rozwijają, czyli na przykład bezpośrednio takie P2P, platforma internetowa dla swoich czy też nie swoich dłużników, czy też osób, które klientów, którzy chcą znaleźć poradę, negocjacje, czy też chcą wiedzieć, jak z problemem tym, jak tym problemem się zająć. Są to giełdy wierzytelności, są teraz dyskutowane kredyty hipoteczne, które pytanie, czy będą przedmiotem szerszej sprzedaży, czy nie będą do firm windykacyjnych. Jest sama działalność pożyczkowa firm windykacyjnych, która jest też jakimś tam odłamem działalności kolegów w branży. Jest wiele miejsc, w których ta działalność windykacyjna rzeczywiście może się nadal rozwijać i gdyby nie było to tak dobre, czy tak rentowne, nie wiem, no to by nie było prawie 400 podmiotów na rynku, więc konsolidacje tak, będą, firmy będą się umacniały, te największe będą szukały już rynku za granicą, nie mają przestrzeni, żeby silnie rozwijać się w kraju. Ja nadal oceniam ten rynek jako perspektywiczny. Proszę też zauważyć, bo tak, jeżeli mam szansę się wypowiedzieć szczerze, to jest, mamy dwa rodzaje działalności. Mówię stricte o windykacji. Mamy i inkaso, i nabywanie portfeli wierzytelności. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę inkaso, to jest, rzeczywiście możemy uznać, że jest to produkt sezonowy. Jest pewna sezonowość. Jeżeli będzie się nam poprawiała jakość kredytów, to pewnie służby windykacyjne w bankach, bo to jest główny, telekomach, ale mówię o bankach, bo to główny dostarczyciel długu, nie są tak bardzo elastyczne, żeby zmieniać na przykład liczbę osób zatrudnionych, czy też nie są w stanie tak szybko się stosować do rynku. Ale firmy windykacyjne mogą, więc tam będzie pewna stanowność występować. Jeśli chodzi o nabywanie wierzytelności, to mamy tak naprawdę jeden bardzo istotny punkt, gdzie ponosimy ryzyko inwestycyjne, to jest moment nabycia. I perspektywa, czy też projekcja przepływów przez najbliższe x lat, 8, 10, różnie to w firmach występuje. Jeżeli nabędziemy dobrze ten portfel, dobrze podkreślam, bo to nie zawsze się udaje, zwykle te portfele mają różne rentowności, to potem dbamy tylko o to, żeby ten cash flow był większy, czy był adekwatny. I to ryzyko inwestycyjne jest ponoszone często lata temu. Inkrementalnie dokupując nowe portfele, my oczywiście minimalizujemy to ryzyko, bo tych portfeli mamy 10, 15, 20, czy nie wiem, jak DTP mamy ponad 70 nabytych portfeli wierzytelności. Ale tutaj, niezależnie od tego, jaka by była gospodarka, to my musimy ocenić jednak kilkuletni horyzont inwestycyjny. Czyli martwimy się, że jeżeli jest recesja, to powinniśmy kupić po niższej cenie, przewidując, że recesja będzie dalej pogłębiać się. Jeżeli oczekujemy, że będzie prosperity, no to możemy kupić drożej, bo prawdopodobnie klienci zostaną wyposażeni w dodatkową gotówkę, wzrost płac będzie szybszy, no powiedzmy jeszcze dalej nie będzie deflacja, inflacja, która wzrośnie i nagle się okaże, że klienci mają lepsze zdolności regulowania swoich zobowiązań. Więc
O ile występuje sezonowość związana z gospodarką, to ona jest taka trochę, powiedziałbym, przeciwległa do tego, jak wygląda gospodarka w windykacji. Bardzo ciekawy rynek, naprawdę. A czy egzekwowanie należności w białych rękawiczkach to jest tylko sposób na biznes, czy może kieruje wami też jakieś poczucie misji społecznej? No bo przecież w pewnym stopniu przyczyniacie się do poprawy pewności obrotu gospodarczego, tak? Poprzez swoją działalność. Tak, zawsze mi się kojarzy taki przykład z Hiszpanii, gdzie tam jest taki człowiek, który idzie w smokingu i w cylindrze za dłużnikiem. Ciekaw jestem, jak to rynek polski zniósł, gdybyśmy za dłużnikiem wysłali tego typu osoby. Większość, wszystkie firmy windykacyjne, o ile nie są nawet zrzeszone, większość jest zrzeszona w jakichś organizacjach, o tyle najczęściej stosuje i bardzo o to dba, żeby stosować zasady etyki windykatora, firm windykacyjnych. No i to są tak naprawdę często, tak, znaczy to są najczęściej białe rękawiczki i ja traktuję, że to... nie znam firmy windykacyjnej, która by nie miała indywidualnego, mimo wszystko, tak? Znaczy, mimo że pewne procesy są standardowe, to w momencie, kiedy dłużnicy, klienci firmy windykacyjnej dzwonią, nie unikają kontaktu i rozmawiają o tym, co dzieje się w ich sytuacji, nie znam firmy, która by nie stosowała indywidualnego podejścia do takiej sprawy. Znaczy, może to jest truizm, ale rzeczywiście czyta ostatnio reklama firmy Ultimo, czy wcześniejsza reklama firmy Kruk w telewizji, ona jest absolutnie zgodna z prawdą. Znaczy, nie chcę robić żadnej kryptoreklamy kolegom, ale jeżeli oni przychodzą i rzeczywiście namawiają, skontaktujcie się, porozmawiajcie o tym, co się dzieje i rozmawiajmy o tym, jak pomóc. Tak, firmy windykacyjne bardzo często są nastawione bardziej na pomoc niż na inne działania. Jeżeli inne działania, to często już jest dalszy etap tego łańcucha ekonomicznego, że to jest komornik, wyrok, który już zapadł, tytuł wykonawczy i pewnie zupełnie inny proces. My staramy się polubownie w białych rękawiczkach, póki jest czas, rozmawiać z dłużnikami i pomóc tak naprawdę w ich sytuacji finansowej. Zdarza się, że widzimy, że to nie jest sytuacja, w której ktoś jest skłonny albo jego intencje zaciągania zadłużenia były zgoła odmienne niż tego przeciętnego Kowalskiego, którego pan, panie redaktorze, wymienił. Wasze akcje oscylują wokół 6 zł od dłuższego czasu. Czy ma pan w zanadrzu jakieś rewelacje, informacje dla inwestorów, które pomogłyby ten kurs trochę podbić, które by przekonały ludzi do waszych walorów? Akcje i kurs akcji jest konsekwencją obrotu i tak zwanego free floatu, czyli tyle, ile mamy nieznanego nam akcjonariatu i który aktywnie handluje, spekuluje, czy nie wiem, czy cokolwiek chce zrobić z akcjami. I ja już wcześniej powiedziałem, nasz akcjonariat jest bardzo stały. To ja jestem w stanie zidentyfikować pewnie około 90% moich akcjonariuszy. Czy oni powinni między sobą handlować akcjami? No, znaczy oni też byli zainteresowani oczywiście, żeby kurs akcji wzrósł. Natomiast no, my cały czas udowadniamy, że wynikowo idziemy w górę i te wyniki są notorycznie poprawiane. To nie tutaj, żeby tak naprawdę istotnie wpłynąć czy spowodować zmiany kursu akcji, musielibyśmy zwiększyć free float akcyjny. I o ile to w tej chwili jest zależne zupełnie trochę nie ode mnie, może tak to zabrzmi dziwnie, ale rzeczywiście, bo spółka ma realizować dobre rezultaty, ale to wszystko zależy od akcjonariuszy. O tyle sytuacja na pewno zmieni się w momencie, kiedy, tak jak powiedziałem, wyemitujemy nowy kapitał i dopuścimy inny akcjonariat do nas. Lub jeden z akcjonariuszy dzisiaj zacznie akcje, nie wiem, sprzedaje, czy to pakietowo, czy to na rynku. A kiedy ma się stać jedno z powyższych wymienionych? Tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o nowy, jeżeli skutecznie pozyskamy dług, co teraz nam się udaje i czynimy, to będzie to przyszły rok. Będziemy przystępowali do emisji akcji na rozwój działalności. A co do sprzedaży, kupna czy innych akcjonariuszy, no szczerze mówiąc, ciężko mi na ten temat powiedzieć. Myślę, że nikt nie ma takich informacji, poza nimi samymi. Czyli na najbliższe czasy rekomendacja obserwuj. Myślę, że obserwuj. Zachęcam, tak? Dzisiaj publikujemy wyniki. Jutro będą one dostępne ogólnie. Bardzo ciekawy okres dla windykatorów. Prasa o tym pisała. Pytanie, co dalej z branżą. Ja jestem zadowolony.
DTP się rozwija, więc... A swoją drogą, nie wiem, ja nie mogę tutaj dawać innych rekomendacji, bo cały czas jest okres zamknięty, biorąc pod uwagę jeszcze nie opublikowane wyniki. Ale jakby, no... Jutro bym wydał inną rekomendację, no. Moim i Państwa gościem był dzisiaj pan Michał Hanzlik, prezes DT Partners. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, bardzo dziękuję za rozmowę.